Jurij Andropow zdawał sobie sprawę, że jest to zabieg krótkotrwały. W Związku Radzieckim zaczęło się wówczas, mówiąc kolokwialnie, kotłować na początku lat 80. Prezydent Ronald Reagan stanowczo rzucił wyzwanie Związkowi Sowieckiemu, wprowadzając inicjatywę strategiczną nazywaną potocznie inicjatywą Gwiezdnych Wojen, czyli strącaniem pocisków za pomocą promieni laserowych kosmosie. Związek Sowiecki, aby podjąć te rękawice, musiałby wyasygnować ogromne fundusze finansowe, których oczywiście nie posiadał. Stąd też ten kolos na glinianych nogach zaczął usuwać się na kolana. I proszę zwrócić uwagę, że w 1982 roku umiera pierwszy sekretarz KC KPZR Breżniew. Do tego czasu było tylko trzech pierwszych sekretarzy przez 60 lat w Związku Sowieckim. I teraz w latach 1982-85, czyli licząc jeszcze Breżniewa, przez 3 lata, około 3 lata, zmienia nam się czterech pierwszych sekretarzy KPZR. No coś się tam dzieje. Zastępuje go najpierw Jurij Andropow, szef KGB, krótko rządzi Konstantin Czernienko i następnie Gorbaczow, który rzuca hasło pierestrojki i głasności. Oczywiście, powtarzam, tam się kotłowało na tymże tle. I tutaj Gorbaczow zaczyna rozmawiać z kacykami bloku wschodniego, między innymi z Jaruzelskim spotyka się parę razy i wychodzi z Moskwy czytelny sygnał, iż nadeszła pora zmian. To jest rok 85-86. Gdzieś około roku 1991 szef wywiadu KGB Szebarszyn ujawnił, że wówczas to, w tychże latach, KGB opracowało ramowy plan działania dla wszystkich krajów bloku wschodniego, aby stopniowo wycofywać się na z góry upatrzone pozycje, przygotowywać zmiany. Niemniej, co należy zaznaczyć, szczegóły tych zmian pozostawiano inwencji lokalnych przywódców. I tutaj poszedł czytelny sygnał i już w 1986 roku Jaruzelski i Kiszczak nakazują, zamykają właściwie w Magdalence Jerzego Urbana, generała Pożogę i Cioska i każą im opracować plan wyjścia z kryzysu. I zaczyna się stopniowy odwrót sterowany przez Kiszczaka. 87 rok w Polsce to już jest okres, kiedy ustawy uchwalane umożliwiają przepływ kapitału ze spółek państwowych do spółek z prywatnym kapitałem. Nomenklatura, ludzie z MSW, SB przechodzą do tych spółek. 88-89 rok to już są ustawy dotyczące spraw dewizowych, przepływu dewizowego i tak dalej, i tak dalej. O co idzie? Idzie o to, iż komuniści chcieli się zabezpieczyć. Przede wszystkim w trzech aspektach, w trzech sferach. Pierwszej politycznej, drugiej ekonomicznej i agenturalnej. To były te główne sfery, a zasadniczo opracował plan generał Czesław Kiszczak, który był wcześniej szefem kontrwywiadu wojskowego, natomiast tutaj później w latach 80. w Polsce był ministrem spraw wewnętrznych. I to on był konstruktorem tegoż okrągłego stołu, ale najpierw zaprosił ludzi do Magdalenki. Jeszcze chcę tylko wspomnieć, iż sytuacja była w gruncie rzeczy dramatyczna, skoro Związek Radziecki, mówiąc kolokwialnie, odpuszczał sobie kraje bloku wschodniego, zostawiając im inwencje, trzeba było zająć się szczegółami. I proszę zwrócić uwagę, iż tych sugestii nie przyjęły wszystkie kraje bloku wschodniego. I tak przywódca Erich Honecker wzbraniał się do końca przed tymi zmianami. On wprowadził nawet cenzurę na sowieckie pismo Sputnik pod koniec 1988 roku. Sowieckie pismo, a w 89 na początku mówił, że mur berliński będzie stał dla obrony socjalizmu, jeśli trzeba, jeszcze 100 lat. Co się z nim stało? Został aresztowany, był sądzony, ostatecznie uciekał do Ameryki Południowej, do Chile, gdzie zmarł. A zwróćmy uwagę na Rumunię, gdzie Nicolae Ceaușescu również nie przyjął tych dyrektyw. Cóż się z nim stało? Został pochwycony z żoną, przed kamerami telewizowi mogli obserwować, jak z kartki zmiętej odczytano mu wyrok i bez zbędnych formalności zastrzelono jego i żonę. Także sytuacja tutaj nie była do końca jasna i nie była do końca pewna. Z
Stąd generał Kiszczak musiał mieć pewność, przygotowując to miękkie oddanie władzy opozycji, jakkolwiek, czy nie zastrzeżenie od razu do tegoż sformułowania i zechce później wrócić, aby mieć pewność. On wiedział, że w negocjacjach obowiązują praktycznie dwie zasady. Zasada umów należy dotrzymywać, czyli pacta sunt servanda, ale jest i druga zasada, rebus sixtantibus, zmiennych okoliczności. Skąd on? On musiał mieć pewność, musiał wiedzieć, że za rok, dwa Wałęsa czy inni tak zwani opozycjoniści nie powiedzą: bardzo nam przykro, ale zmieniły się okoliczności i odchodzimy od ustalonych uzgodnień. Kiszczak musiał się zabezpieczyć na tę okoliczność i uważam, że zrobił to, jeśli patrząc na problem pod kątem technicznym, sprawnie, świetnie, i w tym wymiarze jestem pełen podziwu dla generała Kiszczaka. Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktor Stanisław Michalkiewicz. Ja myślę, że do tego, co powiedział pan profesor Piotrowski, trzeba dodać jeszcze trzy daty, tak, jeśli chodzi o międzynarodową stronę, bo bez tego byśmy właściwie nie bardzo rozumieli wagi tych gwarancji, o których pan profesor powiedział na koniec. To jest spotkanie Gorbaczowa z prezydentem Reaganem w Genewie w 1985 roku. Drugie spotkanie rok później w Reykjaviku, gdzie właściwie zakończona została zimna wojna, to znaczy Związek Sowiecki się wycofał z rywalizacji zbrojeniowej tak naprawdę. No i konsekwencją tego spotkania w Reykjaviku było spotkanie w następnym jeszcze roku w Waszyngtonie, gdzie już uzgodniono właśnie techniczne szczegóły ewakuacji Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Te techniczne szczegóły obejmowały również gwarancje i tak naprawdę no, generał Kiszczak i inni przywódcy tutaj komunistyczni nie bardzo by ufali nawet swoim agentom, gdyby nie to, że te gwarancje zostały, jestem o tym głęboko przekonany, w każdym razie ja na miejscu Gorbaczowa tak bym robił, wynegocjowane podczas tamtych spotkań. To, że została zaaranżowana, że tak powiem wyreżyserowana jesień ludów, żeby lud coś z tego miał, no to jasne, że żeby było ładniej po prostu, ale tak naprawdę to wszystko zostało przygotowane również taką gwarancją, jaką nasz wspólny znajomy Janusz Szpotański kiedyś napisał w Towarzyszu Szmaciaku: czas zmienić politykę rolną, lecz ludzi krzywdzić nam nie wolno. Więc cokolwiek się stanie, to ludzie reżimu, włos im z głowy spaść nie może. I no, dla formalności Honecker tam został osądzony, ale też włos mu z głowy nie może. Wyjątek Ceausescu. Ale Ceausescu zawsze był krnąbrny wobec Sowietów, w związku z tym oni być może powiedzieli: a z nim to już tam róbcie sobie co chcecie. No i tak się właśnie stało. Także te gwarancje były w sposób ramowy ustalone w latach 80. podczas tych przygotowań. Okrągły stół tylko chyba je sformalizował już tutaj w ramach tych tubylczych ustaleń takich. Natomiast warto jeszcze od strony takiej już wewnętrznych stosunków zanalizować, co to właściwie była ta strona opozycyjna, czy ta strona społeczna. Bo strona rządowa, no to wiadomo, że są partyjniacy i tak dalej. Stronę społeczną stanowiła opozycja, czyli no, wtedy już można powiedzieć Solidarność. Ale w Solidarności też były różne nurty, które się wzięły, że tak powiem, jeszcze z opozycji przedsolidarnościowej. Mianowicie nurt, który umownie nazywamy lewicą laicką. Lewica laicka to są dawni ekspartyjniacy, którzy z jakichś powodów popadli w konflikt z partią, albo ich dzieci, no w każdym razie to towarzystwo, które w latach 40. i 50. wprowadzało tutaj władzę ludową. To jest krąg, który umownie, z pewnymi wyjątkami, można nazwać lewicą laicką. I charakterystyczne jest, że jeszcze podczas pierwszego zjazdu Solidarności w 81 roku w Gdańsku pewne różnice się zarysowały już wtedy. Takie dwa nurty w Solidarności wystąpiły. Jeden taki właśnie, no jakby tu powiedzieć,
chętnie poddający się kierownictwu politycznemu i ogólnemu środowisku lewicy laickiej, a drugi próbujący się wyemancypować. To byli tak zwani prawdziwi Polacy i to różnie to nazywane było. Stan wojenny oczywiście te wszystkie różnice zamazał, ale paradoksalnie zepchnięcie Solidarności do konspiracji, do podziemia, przywróciło ponownie środowisku lewicy laickiej taką przywódczą rolę nad całą opozycją, z uwagi na to, że część działaczy wyjechała. Były takie zachęty, żeby wyjeżdżać, Amerykanie wizy dawali, więc sporo ludzi skorzystało z tego. Druga rzecz to była ta, że w warunkach konspiracyjnych dużo zależało od kontaktów międzynarodowych, od międzynarodowego poparcia dla Solidarności. I tu środowisko lewicy laickiej miało lepsze kontakty niż inne środowiska, głównie z kręgów socjaldemokratycznych, ale nie tylko. I to sprzyjało, krótko mówiąc, przejmowaniu inicjatywy. I w drugiej połowie lat 80. tak naprawdę takim polityczną ekspozyturą tak zwanej strony opozycyjnej czy społecznej stała się, na skutek tych procesów, o których tutaj skrótowo powiedziałem, stało się środowisko lewicy laickiej. Miało to pewne konsekwencje również dla samej treści kompromisu zawartego przy okrągłym stole i charakteru tego kompromisu, o czym myśmy się dowiedzieli ex post właściwie dopiero poprzez analizę faktów, jakie nastąpiły. Bo to środowisko miało pewien taki charakterystyczny sposób myślenia, który można wydestylować z ówczesnych artykułów Adama Michnika w tygodniku Mazowsze i gdzie indziej. Otóż walczymy z komunizmem. No to dobrze, bo komunizm to jest zaraza, to jest... A co właściwie jest takie złe w komunizmie? Przede wszystkim to, że on tłumi każdą taką spontaniczną aktywność ludzką. Ale tłumi tę spontaniczną aktywność, tę dobrą, ale i tę złą. A według oceny środowiska lewicy laickiej, czy funkcjonujących tam ocen, w ciemnych zakamarkach duszy narodu polskiego drzemią demony antysemityzmu i ksenofobii. I komunizm, tłumiąc te wszystkie formy spontanicznej aktywności, tłumił również i te. No ale my z komunizmem walczymy i da Bóg obalimy go. Ba, po spotkaniu Gorbaczowa z Reaganem to już było wiadomo, że komunizm zostanie obalony. No i wtedy co z tymi demonami? One się wydostaną na powierzchnię i dopiero się zacznie. I problem tego środowiska to było, jak te demony nadal pozostawić skrępowane. I oczywiście to ułatwiło porozumienie z komunistami, zwanymi stroną rządową, ale też pewne niewypowiedziane fragmenty tego porozumienia, one właściwie stanowiły taką prawdziwą konstytucję tego państwa polskiego, które się wyłoniło z okrągłego stołu. Ja znalazłem, wydawałem wtedy, tak prowadziłem wydawnictwo Kurs Podziemny. I 40 ostatni numer Kursu to jest właśnie już okrągły stół. Już i jak komentowaliśmy wtedy to? Muszę powiedzieć, że niektóre rzeczy, naiwni byliśmy trochę, ale nie tak do końca. I niektóre rzeczy, krótko, kilka fragmentów. Jednocześnie wydaje się, że uprzemysłowione kraje Zachodu zdecydowane są nie dopuścić do jakiegoś załamania się reżimów komunistycznych w Europie, ani też do wystąpienia desperackich prób obalenia ich przez własne społeczeństwa. Można bowiem postawić tezę, że uprzemysłowiony Zachód zainteresowany jest w istnieniu na pewnym ograniczonym obszarze świata krajów o ustroju komunistycznym, gdyż ustrój ten utrzymuje gospodarki tych krajów w stanie chronicznego niedorozwoju, czyniąc je w ten sposób dostawcami tanich surowców dla gospodarek rozwiniętych. Krótko mówiąc, Zachód zainteresowany jest na dłuższą metę istnieniem krajów o ustrojach komunistycznych, najlepiej z zamąconą stabilizacją wewnętrzną, gdyż z racji owego ustroju kraje te nie mają szans na przekształcenie się w gospodarczych konkurentów państw uprzemysłowionych. Drugi fragment już dotyczy samego okrągłego stołu. Chodziło o jaką podstawę kontynuacji władzy swojej komuniści zaproponują.
elity komunistyczne zamierzają stopniowo kapitalizować swoją obecną pozycję w systemie władzy, by w zmienionej sytuacji oprzeć swoją nadrzędną pozycję w państwie już nie na podstawie ideologicznej, co nie wyklucza jakichś okolicznościowych deklamacji, ale na podstawie ekonomicznej. Gdyż w rezultacie tego procesu znaczna część procesu uwłaszczenia nomenklatury, znaczna część majątku publicznego przejdzie wprost na własność obecnych elit komunistycznych, które z tego właśnie tytułu pretendować będą do zachowania swego statusu politycznego. Jest to sytuacja typowa dla niewielkich krajów południowoamerykańskich i wiele na to wskazuje, że Polska w najbliższej przyszłości do takich krajów się upodobni. No więc tutaj akurat przewidzieliśmy trafnie. Na tym tle można wyraźnie dostrzec to przyczynę, dla której komuniści dążą do porozumienia z niezależnymi siłami społecznymi. No, to była naiwność, że te siły były takie niezależne. Celem tego porozumienia jest uzyskanie w jakiejś formie społecznej tolerancji dla zamierzonego uwłaszczenia nomenklatury i skonstruowanie swego rodzaju politycznego parawanu, za osłoną którego ta delikatna z punktu widzenia społecznego operacja mogłaby być sprawnie przeprowadzona. Naturalnie strona komunistyczna zdaje sobie sprawę, że uzyskanie społecznej tolerancji i zapewnienie politycznej osłony połączone jest z koniecznością poczynienia na rzecz społeczeństwa jakichś ustępstw natury politycznej, a może nawet i ekonomicznej. Naturalnie w interesie komunistów leży, by ustępstwa te były jak najmniejsze i tego rodzaju, by nie stwarzały zagrożenia dla rzeczywistych bastionów władzy. Także tu muszę powiedzieć, że mimo pewnej naiwności, że ta druga strona była taka niezależna, potem żeśmy się w 1992 roku przy okazji obalania pańskiego rządu dowiedzieliśmy się o charakterze tej zależności. No ale tu już wybiegamy, że tak powiem, naprzód. Ja, jeśli chodzi o naświetlenie tych, to bym na razie na tym skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo proszę, panie premierze. Jest pan... Właśnie, ja akurat powiedzmy jestem w pewnym sensie, że tak powiem, świadkiem czy osobą uczestniczącą w całym tym procesie. Chciałbym przede wszystkim określić mój udział w Okrągłym Stole, bo to często jest przedmiotem nieporozumień. Otóż rzeczywiście ja byłem przy tych działaniach obecny w charakterze eksperta strony społeczno-solidarnościowej, jak to właśnie się określało, przy podstoliku dotyczącym wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście uważałem, że to jest problematyka, na której się znam z tytułu mojego niestety pełnionego zawodu i że nie mogę się uchylić od udzielenia pomocy moim kolegom, przyjaciołom, którzy tę sprawę pretraktują. W tym charakterze zgodziłem się na udział w Okrągłym Stole. I to jest, muszę powiedzieć, że nie żałuję tej decyzji, bo ona mi się pozwoliła przyjrzeć z bliska, powiedziałbym, technice, czy socjotechnice całej tej operacji. Do tego, co panowie powiedzieli, ja mógłbym zgłaszać szereg uwag dodatkowych, uściśleń, ale mnie się zdaje, że pozostańmy na tym, w tym momencie tej dyskusji na tym poziomie spraw ogólnych. Natomiast ja chciałbym się zająć jednym aspektem tego porozumienia. Otóż, żeby podpisać porozumienie Okrągłego Stołu, nie wystarczyło mieć zezwolenia Moskwy. Ono było niewątpliwie, to panowie przedstawili ten mechanizm. Nie wystarczyła świadomość komunistów w kraju, a właściwie kierownictwa PRL-u, no, że trzeba wykonać daleko idącą operację, żeby stworzyć pewne pozory głębokiej zmiany, aby jak najwięcej z tego, co można utrzymać, uratować, no, musiał być ten partner. Nie można było zrobić tej operacji przy pomocy dowolnego zestawienia własnych agentów, posadzenia ich po drugiej stronie i rozmawiania z nimi, a dlatego, że była kwestia wiarygodności. Bardzo skomplikowana. Społeczeństwo, które miało za sobą doświadczenie Solidarności, doświadczenie tych 16 miesięcy jawnego działania Związku Solidarność, ono pewne nazwiska, pewne osoby sobie kojarzyło. I w związku z tym trzeba było dokonać bardzo skomplikowanej i bardzo trudnej, trzeba powiedzieć, że znakomicie wykonanej operacji, żeby pierwsze spacyfikować ten ruch,
po drugie dokonać wewnątrz elity tego ruchu pewnych operacji, które to formalne przywództwo powołane przecież w demokratycznych wyborach roku 81, bo wtedy na wszystkich szczeblach związku były wybory, wybory rzetelne, wybory przez nikogo nie mogły być kwestionowane. Ludzie, którzy zdobyli wtedy mandat, z reguły żyli, z reguły byli w kraju, minimalna ilość z nich tylko wyjechała i oni właściwie, w ich rękach spoczywał mandat do reprezentowania Solidarności. I cała operacja, cała jej trudność polegała na tym, żeby teraz tych ludzi albo wymanewrować, albo wciągając ich w ten układ, tak ustawić, aby nam nie przeszkadzali, aby można było tą zaplanowaną operację wykonać w miarę możliwości we wcześniej ustalonym już gronie, na wcześniej ustalonych zasadach. Jak to zostało zrobione? No może warto poświęcić temu parę chwil, parę uwag. Przede wszystkim moje przekonanie jest takie, że w momencie już ogłoszenia stanu wojennego, jeżeli nawet nie sam Jaruzelski, to kierownictwo służb bezpieczeństwa było na tyle przewidujące, że zakładało, że nie wiadomo, czy uda się ten ruch spacyfikować i rozbić. Więc trzeba zawsze mieć w zapasie drugą, zapasową wersję, mianowicie próby jego, jakby to powiedzieć, przebudowy personalno-organizacyjnej. Jak to zostało zrobione? No, to wystarczy się przyjrzeć ówczesnym, dzisiaj już częściowo dostępnym raportom Służby Bezpieczeństwa i okresowo dokonywanym ocenom stanu konspiracji postsolidarnościowej. Ta konspiracja była przede wszystkim rozbita. Takim elementem łączącym była tymczasowa Komisja Solidarności, która działała w konspiracji. Wokół tego organu, który nie mógł kierować bezpośrednio przez łączność konspiracyjną tymi dziesiątkami tysięcy na początku różnych komórek, nie mógł kierować, bo to było niemożliwe. To kierowanie następowało poprzez wydawanie oświadczeń, które były nagłaśniane albo przez prasę konspiracyjną, albo jeszcze w większym wymiarze przez radiostacje zagraniczne i stamtąd docierały do tych szeregowych członków Solidarności. Tak wyglądała ta mechanika kierowania związkiem. I wobec tego władze bezpieczeństwa skoncentrowały się na rozpracowywaniu tego ośrodka kierowniczego. Jeżeli Państwo pamiętacie tamten czas, takie kolejne wpadki przywódców tego ośrodka. Zaczęło się bodajże od Frasyniuka, pierwszy został aresztowany. Później było kolejny Lis, który po nim był chyba Lis, później był jeszcze Bednarz chyba. Ostatnim, który pozostał w konspiracji, jakby to powiedzieć, niewyjęty przez władze bezpieczeństwa, był Bujak. I było wiadomo, że w momencie, kiedy zostanie aresztowany Bujak, to właściwie ten ośrodek przestanie istnieć. Nie będzie żadnych autorytetów, których można się będzie odwoływać. No i wtedy, praktycznie biorąc, pozostaje jedyny autorytet, który jest zewnętrzny, jakoby on w konspiracji udziału nie brał, był jakby trochę odsunięty, Lech Wałęsa, otoczony ścisłą inwigilacją na Zaspie w Gdańsku, ale wiadomo, że był tym autorytetem w stosunku do 10 milionów członków związku. No i wtedy jakby wszystko koncentruje się na Wałęsie. Jeżeli Wałęsę uda się przekonać do tej idei, to możemy wtedy w sposób wiarygodny prowadzić rozmowę okrągłego stołu. I myślę, że tutaj był główny problem. To się nawet może trochę dłużej przeciągnęło, niż było planowane, bo są pewne przesłanki, żeby sądzić, że już w roku 1988 była w zasadzie decyzja najwyższego kierownictwa Jaruzelskiego i jego otoczenia, żeby podjąć te rozmowy i przeprowadzić tą koncepcję porozumienia. Ale cały czas była kwestia wiarygodnego partnera. Przekonanie Wałęsy do tego, że trzeba usiąść do stołu, musiało być, że tak powiem, ukształtowane na zasadzie
no, stworzenia takiej oto sytuacji, w której sami działacze związku doszliby do przekonania, no, że właściwie niewiele możemy zrobić, że właściwie związek jest bezradny i prawdę powiedziawszy, takie przekonanie, taką atmosferę stworzono. Stworzyły je same władze bezpieczeństwa, kolejno aresztując wszystkich przywódców, ale no, stworzyły także i elita związkowa, albo część tej elity, ta elita, która się zajmowała redagowaniem najbardziej popularnych organów związku, zwłaszcza tygodnika Mazowsze, bo ten był najbardziej rozpowszechniony. Elita, która równocześnie przekazywała swoje opinie poprzez radiostacje zagraniczne, poprzez kontakty zewnętrzne. I tutaj od roku 1987 bardzo wyraźnie zaczął być kształtowany, przygotowywany taki ośrodek wokół Wałęsy, który miał doprowadzić do porozumień Okrągłego Stołu. To był Komitet Obywatelski powołany w 1988 roku. Na początku. W 1987 już był faktyczny skład komitetu powołany, a jako komitet on podjął pracę w 1988 roku. Zostałem przez Wałęsę zaproszony do pracy w tym komitecie, więc na kolejnych posiedzeniach obserwowałem, jak odbywało się, że tak powiem, urabianie członków komitetu do idei porozumienia Okrągłego Stołu. Wtedy myśmy ta część opozycyjna przeciwko temu nazywali tych ludzi bardzo w tym wówczas walczących, że koniecznie trzeba tego porozumienia szybko doprowadzić, nazywaliśmy gorbaczowskim zaciągiem w polskiej opozycji demokratycznej, ponieważ na ogół oni się powoływali właśnie na to, że tu są nowe fakty, jest sekretarz Gorbaczow, autentycznie wprowadza zmiany, te zmiany muszą być przeniesione na grunt polski i my musimy tutaj zrobić ruch w kierunku Jaruzelskiego, który może nie rozumie do końca pewnych rzeczy, ale wymusić na nim, odwołując się do przykładu sowieckiego, takie właśnie wewnętrzne porozumienie. No i to stopniowo uzyskiwało rzeczywiście mniejszy lub większy zasięg zrozumienia w tym kręgu. Równocześnie cały czas oddziaływało jakoś na Wałęsę, który również no, wiedział, że tutaj następują zmiany, że w jakimś momencie jakaś rola Solidarności niewątpliwie będzie, dla niej jej chwila nastąpi, tylko było bardzo trudno określić, kiedy ta chwila nastąpi i w jakich okolicznościach. Ja wówczas reprezentowałem stanowisko, że do porozumienia nie należy się spieszyć. Wiadomo, że zmiany następują, wiadomo, że strona komunistyczna w pewien sposób słabnie, że wtedy już wydawało się dosyć oczywiste, że nasi komuniści stracili gwarancję sowiecką, że nie nastąpi interwencja, jeżeli oni sobie nie poradzą i będą zmuszeni do ustąpienia. I wobec tego lepiej jest nie spieszyć się zanadto do takich porozumień przedwczesnych, poczekać. To była przesłanka, dla której nie zgodziłem się do wejścia w to tej ekipy, która miała podjąć rozmowy przy Okrągłym Stole ściśle. I myślę, patrząc na to z perspektywy, no mogę żałować, bo pewnie bym wiedział dużo więcej, gdybym w niej był, jak sprawy przebiegały. Ale sądzę, że nawet ta ścisła ekipa nie była do końca poinformowana o tym, jakie są zasady porozumienia, że to się odbyło w kręgu w gruncie rzeczy, nawet może nie w Magdalence. Może nawet nie w Magdalence, może nawet w czasie, panowie, panie premierze, panie redaktorze, panie profesorze, w czasie audycji w telewizji Trwam, w Radiu Maryja, był tutaj również pan prezydent Lech Wałęsa. I jeden ze słuchaczy zadał mu pytanie właśnie o tajemnicę Magdalenki i Okrągłego Stołu. I wtedy pan prezydent nie odpowiedział, odesłał pytających do kościoła, do księży biskupów. Jakby pan, jaka była rola kościoła właśnie wtedy w przygotowaniu do Okrągłego Stołu, po prostu w tych porozumieniach?
już odpowiadam bezpośrednio na to pytanie, ale zanim jeszcze chciałbym króciutko odnieść się do tego, co moi szanowni przedmówcy powiedzieli, zwłaszcza pan premier Olszewski był uprzejmy stwierdzić, że Kiszczak nie mógł wybrać samych agentów, poszukiwał szerszej formuły, jednocześnie zaznaczając, iż w związku odbywały się demokratyczne wybory i pan redaktor przytaknął. W związku z tym wnoszę, że tutaj jest konsensus, a ja bym chciał jednak włożyć kij w mrowisko. Ja nie twierdzę, że wszyscy byli agentami, ale postawię tezę, że Kiszczak mógł wybrać samych agentów do tych rozmów. To jest pierwsza uwaga. Druga rzecz, wybory demokratyczne i a propos Wałęsa, bo do tego zmierzamy. Otóż niedawno w piśmie Arkana historycy IPN-u opublikowali tajne dokumenty MSW, gdzie Kiszczak, a propos demokratycznych wyborów, miały odbywać się wybory na pierwszego przewodniczącego Związku NSZZ Solidarność. Kiszczak zrobił naradę i powiedział: Wałęsa to nasz człowiek, my chcemy, aby on został pierwszy. Dlatego zneutralizujcie wszystkich innych. I powstał szereg planów neutralizujących Jurczyka, notabene to osobna kwestia, Gwiazda, inni. Mało. Kiszczak przewidywał, że ktoś zechce otruć Wałęsę. Wobec tego spreparowano w specjalnych laboratoriach odtrutki na wypadek, gdyby ktoś chciał otruć Wałęsę. Tak przygotowywano się do demokratycznych, jak był łaskaw to sformułować pan premier, wyborów w związku. To chcę tylko powiedzieć. Natomiast jeśli idzie o również ten wątek, chcę zauważyć, że rząd pana premiera ujawnił te teczki i cześć i chwała za to panu premierowi, ale jeśli literalnie przyjąć, co tam było, to Wałęsa, który sam przyznał, że był w pewnym etapie tajnym współpracownikiem służb specjalnych PRL, podpisywał porozumienia gdańskie. Materiały dotyczące Mariana Jurczyka są znane, które są pewne i sam też się przyznał, że był tajnym współpracownikiem. I co do trzeciego z Jastrzębia, Sienkiewicza, również zachodzą uzasadnione podejrzenia, sami to formułowali działacze. Jeśli by to przyjąć za prawdę, to porozumienia w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu podpisywane by były przez trzech tajnych współpracowników służb specjalnych PRL. Jeśli idzie o Wałęsę i dobór tychże kandydatów, otóż jeszcze na moment odniosę się do stwierdzenia pana redaktora Michalkiewicza, który zresztą słusznie tutaj zasygnalizował pewne porozumienia ramowe Gorbaczow-Reagan, ale stwierdził, że to miało chronić polskich komunistów tutaj, tak to zrozumiałem. Otóż w mojej opinii ta rama by im niewiele dała. Ta rama by im niewiele dała, gdyż w Moskwie się kotłowało, był Pucz Janajewa, Jelcyn i tak dalej, i tak dalej. Późniejsze sprawy, ale nie wiadomo było, kiedy to nastąpi. Nie wiadomo było, kiedy to nastąpi. A mamy do czynienia z pewnym procesem ciągłym. Generał Jaruzelski dobrze się miewa do dzisiaj, Kiszczak się dobrze miewa do dzisiaj, prawda? Dlatego ja bym tu bardziej kładł nacisk na zabezpieczenia lokalne. Kiszczak musiał mieć pewność, że jemu się nic nie stanie, że Jaruzelskiemu się nic nie stanie. Ponadto miał z kogo wybierać. Jeśli idzie o związek NSZZ Solidarność, historycy nie dysponują jeszcze pełnymi źródłami, ale na podstawie źródeł KGB wydanych przez głównego archiwistę tejże instytucji, Wasylija Mitrochina, jest tam notatka rezydenta wywiadu KGB Wadima Pawłowa do szefa Jurija Andropowa, który powołuje się na Kiszczaka i mówi, cytuję dosłownie, z pamięci, ale dosłownie: Wałęsa nie stanowi problemu. Kiszczak twierdzi, Wałęsa nie stanowi problemu. Jego po internowaniu skonfrontowano z jego oficerem prowadzącym, rozmowa została nagrana, został po prostu już zmiękczony, przypomniano mu, co robił. Dwa, co stwierdzono, Kiszczak stwierdza, posiadamy tajnych współpracowników na wszystkich szczeblach Solidarności. To jest rok 81. Taka jest notatka Wadima Pawłowa, rezydenta KGB, na wszystkich szczeblach Solidarności. W związku z tym ja bym spojrzał nieco inaczej na te wybory demokratyczne. I teraz, kiedy Kiszczak montuje rozmowy okrągłego stołu, wcześniej sonduje Wałęsę, ja bym nie kładł tu takiego nacisku, że trzeba go było przekonywać tak długo, Wałęsę. Kiszczak po prostu przychodził i grał mocnymi kartami. I od sierpnia
właściwie 88 to się zaczęło, w ścisłym gronie, jak tutaj było powiedziane, później w Magdalence, ale oczywiście do tego porozumienia potrzebne były gwarancje najwyższe, że tak powiem. To, co ojciec tu zasygnalizował, to musiał pobłogosławić Kościół. Stąd też zaproszono biskupów i księży, aby, będąc przy tym okrągłym stole, legitymizowali porozumienie. Ja nie chcę tu się wypowiadać na temat tego, ale no spada pewne odium na Kościół. Co do biskupów, również i księży, którzy, jak wskazują, w pewien sposób, może nie sformalizowane, ale kolaborowali z reżimem, również są notatki w archiwum Mitrochina. Stąd też chcę tylko powiedzieć, że manewr był sprytnie przygotowany. Kiszczak przygotowywał to przez 3 lata. I człowiek ten przez całe swoje życie zawodowe, 45 lat, był szefem służb specjalnych, kontrwywiadu wojskowego i ministrem spraw wewnętrznych. Na tym się znał, tylko i wyłącznie, czyli aż na tym. Dlaczego Magdalenka? Dlaczego Magdalenka, która zasłużyła sobie na miano najciężej pracującej kobiety przy okrągłym stole? Co to jest Magdalenka? To willa stanowiąca własność Departamentu Pierwszego, czyli wywiadu MSW. A czym się różni willa wywiadu od zwykłej? Że wszędzie są podsłuchy i kamery. Dlatego Kiszczak musiał być zabezpieczony na wszystkie możliwości. I jeśli mówimy o Wałęsie, był taki epizod, w telewizji go widziałem, gdzie Wałęsa pod naciskiem argumentów, że się zbratał z komunistami, powiedział: nigdy nie piłem wódki z Kiszczakiem. I za kilka dni w telewizji zobaczyliśmy, jak trącają się kieliszkami. I to nie jest to też, ale to nie jest to zdjęcie, jak się na dworze przy stoliku trącają. I nie idzie tu o setkę wódki. Kiszczak wskazuje, mówi: hola panowie, ja mam jeszcze inne taśmy. Ja mam inne taśmy. I to sprawia, że ten syndrom okrągłego stołu trwa do dzisiaj. To sprawia, że wiele tak zwanych elit, czy też nazwijmy to opozycjonistów, czy quasi-opozycjonistów, nie myśli nawet o zmianie tegoż układu, gdyż komuniści byli i są zabezpieczeni.